Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Postal 2. Jedziemy dalej z fabryką Arabów. Patrzymy, co tam się może stać dalej. Boję się. Ale co? Cóż ja wam mogę poradzić? Możemy się tylko bać i umierać ostatecznie. A to coś nowego, czekaj. O! O! No nieźle. Gdzie jestem? Wyszedłem jakoś bokiem. O. Taki mindfuck, czekajcie, bo tam coś jest chyba do zebrania. Tam coś leży, widzicie przecież, nie? A nie można tam wejść? Dobra, pieprzyć to, idziemy dalej. Ala, 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 ala! Mam nadzieję, że tego nie będzie. Chyba. Oj, chyba będzie. Chyba ta. Ile rab. Tak, to trochę jeszcze potrwa. Nie wiem, czy jeszcze jednego całego odcinka z tego nie zrobimy przypadkiem. To jest bardzo możliwe, bo chyba będzie jeszcze obóz tych Arabów. Pełen magazynek. Ty to zacznę z tego korzystać, bo w sumie ten Glock jest dobry, ale do karabinu mam full ammo, więc w sumie dobrze by było z niego korzystać. Jeden atak na bazę Arabów. Tyle amunicji, nie? W razie czego, jak mi zabraknie, to się mogę wrócić. Szkoda jeszcze, że apteczek nie wypluwają, to by była dobra opcja. Można tu wejść? No to jak on tu wszedł? Frunął tu za pomocą swojej wiary. Teraz czuję nogi. Teraz czuję nogi. Faktycznie. O, mogę tu wejść. A tam? Tam to chyba nie mogłem. Dobra, pieprzyć. Trudno. A, jeszcze trochę ta lokacja będzie trwać. Gdzie ja jestem w ogóle? To na pewno nie tak. Czekaj. Dlaczego nie jestem zaskoczony? Bo jestem poza mapą. Jestem w sumie w innej lokacji, bo to nie jest mapa. To jest arabski, tak, obóz. Powoli. Kurna, w doborowym momencie zapi... Ja, trzeba mieć jaja jednak, żeby całą serię z karabinu wytrzymać i mieć to wszystko w dupie, nie? Mhm. Trzeba mieć jaja. Ze stali. Bawimy się, panowie. Jeszcze ktoś wyjdzie. Łupa ten jest, masz już to, dobra, mam, ale nie z benzinem. A to? To nie mogę tego otworzyć w żaden sposób? Chyba nie. Trudno. Bieram to. No nie mam teraz full ammo. Widzicie, że już nie mam full ammo do tego. A to jest kwestia dlatego, że ja teraz strzelam, nie? Ta. Strzelanie z danej broni skutkuje tym, że amunicji jest mniej. To jest... Wiem, że... No chyba żartujesz! Nie! Rakieta samodoprowadzająca, nie wyleciała. Do takich celów przydaje się właśnie snajperka. Dokładnie do takich celów. Uuu, dobra. Jazda. A do takich celów przydaje się Glocek. Skuteczny jak zawsze. Dobra, teraz mi powiedz.
Ale tu jest jeszcze Arab. Kurna mać, nie zauważyłem. Wtopił się w otoczenie. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty. Zamknij pysk! Tu jest tyle Arabów, to się nie dziw, że ja tyle sejwuję. To nie jest takie proste, jak ci się wydaje. To bierzemy tak. Za cicho tu jest. Być może dlatego, że wybiłem już całą populację Arabów w tej okolicy, ale... Coś mi się nie chce wierzyć. To jest, było zbyt proste. Dobra, 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 spokojnie. Tak, tędy zobaczymy, jakoś tak bokiem. Jego mać, ile tego jest? Do kosza ma, wszystko mają. Nieźle. Co tam jest? Czarna dupa, dobra. Dalej. Ty. Ja tak trochę... Cicho siedzę, bo... Chcę ich usłyszeć i wyczuć, żeby od razu zestrzelić, to o to chodzi. Nie dlatego, że nie wiem co powiedzieć, ale po prostu chcę być cicho, żeby sam sobie nie zagłuszyć... Wiecie... Żeby sam sobie nie zagłuszyć ich odgłosów. Dzięki temu będę mógł ich wyczaić szybko i dojechać od razu. A jak to będę się zastanawiał, z której strony do mnie walą. O! Dobra, full. Może być coś ciekawego. I racja, bo jest. Dzisiaj jest pierwszy dzień końca. Nie wiem, czy istnieje życia. Lepsza broń od tej. Chyba tylko snajperka jest lepsza, bo ma przybliżenie jeszcze. No i widzicie, że to jest. Rozrzut ma strasznie duży. A tu mamy sytuację, w której rozrzut jest niewielki z tym Glockiem. Jakaś makaronińska muzyka. Znaczy może nie makaronińska, tylko arabska. O lol. Nie pchać się, starczy dla każdego. Nie mogę nadal uwierzyć, że to jest takie dobre. Do obrzyna, dobra. O ile mnie z tyłu nie zajdą, to jestem bezpieczny, bo w sumie idę do przodu i tłukę całą populację po kolei, ale... O. Teraz tu on nie wie, co się dzieje. Czekaj. A, to chyba byli wszyscy. Jak mi... Jakie to fajne, krew ścieka między tymi, między deskami. Uuu, pięknie. Wiecie, no... Nawet w czasach teraźniejszych niektóre gry nie potrafią takich rzeczy zrobić. Czyli krwi przeciekającej przez te deski. A widzicie, Postal to zrobił. Dobra, czekaj. Weź tę apteczkę. O co chodziło? Czemu to się zapaliło? Dobra, skończyła się. Muzyczka. Dobra. Co to jest? To jest chyba granat. Tak, to są granaty. Trochę w dziwnym miejscu położone. To wyglądało jak pułapka, ale nie było pułapki. I to jest ta kwestia. Przepraszam. Coś się stało? Pa. Zaraz będzie Saigon, coś czuję. Tak będzie. Jakiś debil będzie do mnie z maszyny wywalił, jak nic. O, zobacz. Dobra, koniec, dalej. Muszę się lepiej przyglądać, bo oni tutaj stoją na kartach. W sumie dobrze by było ich wyczaić przed tym, jak oni mnie wyczają. Zapiszę. Znowu sejwujesz! Przecież to nie jest często, zamknij pysk. Dobra. Tak, to normalnie z tego będę walił. Nigdy nie wiadomo, co się może stać. O, to będzie słodkie. Tylko muszę się do tego dostać. A, to będzie ciekawe. Tego mi brakowało w tej grze. Zdecydowanie. Ach, to będzie słodkie. Dawać makarony. Znaczy makarony, kebaby. Chodź tam. Ja wiem, że to kebaby to raczej Turcja, ale... Aaaa, pasuje do nich. Dobra. Dalej. Muszę...
O, jest pizza. Jest fajka wodna, wypieprzaj mi z tym. Jest co? Jest radar. No może być. W sumie mógłbym radar włączyć i sprawdzić, czy oni tam są. O. Kurna mać. Dobra, poszedł. Następny. Jeszcze z jeden przynajmniej tu jest, na pewno. Przybliżę sobie. No jedyna wada snajperki to jej szybkostrzelność, nie? No nie postrzelasz takiej broni szybko, no ale to jest... Trzeba się z tym liczyć jednak. Mi się tam, tak się coś, tam się ruszało coś. Nasuń się, gdzie jesteś? Uuu, pięknie. Piękny strzał, milordzie. Dobra, tu pełny magazynek. Lubię się strasznie z tymi Arabami bawić, to jest takie zabawne. Dobra, nic nie powiedział, dude. Teraz ta, obrzyn będzie do kitu. Nie mogę przejść, trzeba przejść tędy w takim razie. Wystrzelałem już. No naprawdę mi się wydaje, że połowa populacji Emiratów Arabskich to nie żyje. Albo Arabii Saudyjskiej, nie wiem. Ale naprawdę patrzcie, ile tego tu leży. I oni pewnie jeszcze w środku są. To jest niesamowite, jak oni się tak mnożą w takim tempie. Tyle ich wytłukłem, a oni jeszcze żyją? Znaczy żyją. Wiecie, że jeszcze są. Wypieprzaj, bo no nienawidzę tych. Tych nienawidzę, z tyłu mnie zaszła. Nienawidzę, zobacz jak krew tutaj zeszła w ogóle. Bez dwóch zda... bez dwóch... już mi lepiej. Bez dwóch zda... już mi lepiej. Dobra, tyle. Moja babcia. Zamknij tego ryja, bo nie wiem, czy nie umrę przypadkiem w tym miejscu. Kurna zaskoczyła mnie, z tyłu do mnie podeszła. Ale czyściłem całą lokację z tyłu, to jest chamskie w tej grze. Że kurna mać... Tak. Że z tyłu potrafię cię zajść. Mimo tego, że... Wydaje ci się, że wyczyściłeś całą lokację, ale okazuje się, że kuźwa nie. Ja tak naprawdę wyczyściłeś tylko mniejszą część. Bo oni się jeszcze w międzyczasie dorespią. Ło, a naukowcy! Dobra. Uhuhu, ale nad czym oni tu pracują? Ciężko stwierdzić. Ale chyba niedługo naukowcy to będzie mój wróg. 73, jeszcze weźmiemy trochę, poczekamy z tym. Bo może jeszcze mi nie będzie potrzeba, to ja chociaż wezmę od razu. Ten szajs jednak działa. Czemu nie, jak mogę to wezmę. Czekaj, 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 czekaj. Tutaj coś, na dole coś jest. Ale tam wejdę. No jest, coś tam jest. Tylko czekaj, jest tu jakieś przejście dalej, czy to jest po prostu lokacja pusta? Może dołem, dobra, spróbujemy tak. Tędy. No jest jednak jeszcze coś. O, mamy chodzenia, chodzenia, ludzie. A to jest tak naprawdę taka droga poboczna, bo to nie jest fabularka. Nie, 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 w żadnym wypadku. O matko święta. Będzie ciekawie. Dobra, apteczki z nich wylatują. To jest plus, to jest plus. Zdecydowanie to jest dobra opcja. A, snajperka, kocham ten sprzęt. Dobra, szybki save i lecimy dalej. Jezu, jak to długie będzie, naprawdę? Ciekawe, czy dużo mi zostało tej fabryki. Podejrzewam, że nie spodziewałeś się, że dzisiaj dostaniesz ze snajperki w pysk, nie? No to nikt by się nie spodziewał. Dobra. Okej, tak trochę. Przyspieszymy tempo zwiedzania, aczkolwiek nie wiem, czy to mi wyjdzie na dobre. Dobra. Apteczka jest, 66. Mamy 100. Czyli okej, no ze życiem stoję nieźle, bo mam apteczkę już teraz. No to jedziemy dalej. Tap, 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 tap.
Nie ma czerwonych, jest nieźle. Ich jedyną ich jedyną zaletą jest to, że mają apteczki dają. To jest ich zaleta. Czekaj, tam jest jeszcze. Wyczaiłem go. Dobra, poszedł. Czyli oni tam dalej też jeszcze będą. Jak tu jeden był, to na pewno będzie więcej. No co chodziło? Dobra, apteczka. Czy coś tu jeszcze jest? Nic tu nie ma. Jezu! Ale emocje są jak na zbieraniu grzybów normalnie. Czekaj, tu nie przejdę, czyli trzeba przejść górą. No nie ma innej opcji chyba. Właśnie, powoli trzeba zawsze wchodzić. I to też zastosowałem w tym miejscu. Dobra, 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 damy spokój sobie na razie. Jest żarcie. Nie, mam 100% życia, więc nie trzeba. Nieźle sobie radzę, jeszcze nie umarłem. Także jest okej. Może dlatego, że w sumie z kamizelką tutaj wchodziłem i z życiem pełnym. Z tymi to się nie ma co patyczkować. Jezu, jeszcze bazuką do mnie celował. Wiecie co to by było, jakby on tu puścił bazukę? Nie. Ja wolę nie ryzykować i nie dawać mu tej szansy, żeby sobie strzelił. Wolę do niego strzelić pierwszy i mieć spokój. Safe? Nie, bez save'a. Jedziemy na pl... Aaa, kurna, wiedziałem, że jest jakiś. Dobra, usiadł. Jeszcze jest jeden. Usiadł? Usiadł chyba, dobra. Dwa do snajperki. Teraz już sobie muszę bez snajperki radzić, bo muszę zostawić parę tych na... Wiecie. Sytuację kryzysową jednak. Nie będę cały czas ze snajpery dawał. Tam coś jest. Tylko sobie przybliżę, zobaczę co to było. Bo jednak... Nie chcę na ciemno iść. Nie, nic tam nie ma, dobra. Tylko tekstury się jakoś tak dziwnie robiły. Dobra. Czy ja tutaj potrzebuję przejść? Nie bardzo. Tędy tu, nie. Dobra. Daj mi to. I... Ha! Jak zlecę, to będę miał ciekawą zabawę. Oj, i mogę zlecieć właśnie. Nie, nie zlecę, dobra. Jestem zbyt pro, żeby tu zlecieć. Mam 100% kamizelki, jedziemy dalej. Okej. Musiałem gdzieś zrobić. Oj. O, dobrze, dobrze. Spokojnie. Idźcie, idzie. Ty, co to jest? To jakaś lepsza kamizelka? A jak tam dostać się do tego? Podejrzewam, że wiem, ale to trzeba tam na górę. Dobra. Wiem jak. Już wiem jak. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba tak finezyjnie. O. Teraz powoli. Czy nic tu nie ma, co chce mnie zabić? To jest to pytanie, które należy zadać. Jest skurczysyn. Pierdzielony, no strzelasz w niego i strzelasz i nic nie daje. Dobra. To możemy tak wyjść, tak? Zobaczcie. To jest lepsza kamizelka, mam teraz 200 w kamizelce. No po girach strzelać może być w sumie. Czekaj, 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 bo tam jest zejście na dół, czyli... Ja w sumie najlepiej, gdybym poszedł... Tak, pójdę na razie normalnie, górą, górę obczaję, a później pójdę dołem. Bo to jest chyba tak, jak powinniśmy tutaj iść. Nie wiem, kiedy ta fabryka się skończy. Już w sumie powoli... Mam jej dość, ale... Dobra, póki jeszcze jest co robić, to czemu nie? Be, tędy. No niezniszczalni oni są naprawdę. Zuch. To takie uczucie. Wiem, co myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Nienawidzę się z niej pizgać. Zawsze tracę na tym sporo życia. Zawsze. Dobra, powoli. Coś tu jest? Jest apteczka. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego dosyć więcej. Nie jest zamknięty.
te, może tutaj Arabi tędy nie wyskoczą, mam nadzieję. To by była przesrana opcja. Jest Obrzyn, jest to. Oni z Obrzyna atakują w taki sposób? Cholera, jakie to silne. Dobra, tu koktajle, których w sumie i tak nie używam, ale czemu nie? Jak można je mieć, to czemu by ich nie mieć? Dobra, tędy jakoś można w sumie wejść na tą rurę? Można. Tylko trzeba odpowiednio zadziałać. Tindy na przykład. I teraz tam jest faja. To faja musi być. I tędy jakoś, kurna, ale poczekaj, to muszę tą chudą rurą przejść. O, tędy. Ja pierdzielę. Tu właśnie tak się gra w to, że po takich cienkich tych się chodzi i tak jest. O, na dół teraz się schodzi. A tam jest w sumie garaż zamknięty, więc ja muszę chwilę pomyśleć, czy się nie wrócić o tu, bo tam na dole jeszcze oni byli. Więc tu jest na dole coś. Także ja się może tutaj na chwilę wrócę. O. Ten sposób i tutaj pójdę. Tu to mnie jeszcze nie było. Nie wiem, czy ja w jakiś sposób później będę w stanie wyjść, ale miejmy nadzieję, że tak. O, no to ludzie. Jest a to do pistoletu, a to do wszystkiego, więc kurde, ja chciałem to ominąć. A, i tutaj jest wejście na górę. Czekaj, nic nie ominąłem, nic. Na górę i gdzie to prowadzi? Aha, czyli to prowadzi tam, gdzie to, dobra. No to tylko bym amunicję w sumie ominął, ale amunicja to jest na wagę złota, tym bardziej do snajperki, bo tam do karabinu to ja wiem, że pierwszy lepszy Arab wyskoczy i już mam amunicję do karabinu szturmowego, czy tam maszynowego, nie wiem jak to się nazywa w tej grze. Ale jednak snajperka to jest materiał deficytowy i dosyć ciężko z amunicją do niej. Więc dobrze, że podniosłem, bo od razu będzie mi tutaj potrzebna. Gin, szmato, nie będziesz do mnie celował z tego dziadostwa. Jest następny paździoch, który chciałby mnie zestrzelić. Tu jest jeszcze dwóch paździochów, dobra. Teraz tak. Stąd ktoś tu jest. Kogoś widziałem i ktoś jest. Kurna mać, w ciało go postrzeliłem zamiast. A wiecie, że prawdziwi snajperzy to nie strzelają w głowę, tylko właśnie w ciało? Wiedzieliście o tym? Dobra, znowu muszę oszczędzać. Amunicja jednak ma swoją wartość, tym bardziej do tej broni. Na spokojnie, może mnie nikt nie zamorduje. A może jednak zamorduje, czekaj. Musimy się skitrać i jakoś jak najbliżej podejść nich. Teraz ten czerwony. Ten czerwony jest bardziej przesrany, bo się bardziej zlewa z otoczeniem. On nie umarł, bo ja widziałem, że on nie umierał. Ty, a gdzie on jest teraz? Się gdzieś ukrył, to ja go nie znajdę. On mnie prędzej znajdzie niż ja jego. Tu jest mnóstwo tych typów. Najpierw tu sprawdzę to miejsce, bo to nie wiadomo nigdy. No wiecie, to trzeba na spokojnie wszystko patrzeć, bo jak takie chodzenie na YOLO, to nigdy nic nie dało dobrego. To może tędy przejdziemy sobie coś. O! Mi odpowiada, tylko w sumie życia jest mi już mi tyle nie potrzeba, więc oj tam. Teraz tak, tutaj. Tam jest do tego, jest kamizelka, to może dobrze by było na dół zejść. Mnie co jest na górze? Góra czy dół? Góra czy dół? Góra czy dół? To na początku może dół obczajmy, później na górę. Wejdę najwyżej tu jakoś z powrotem i... Oj, czy ja teraz wejdę tam, gdzie byłem? Wejdę. Dobra. Jeszcze nie ma... Jest tam amunicja, której nie zabrałem. Dobra. To tędy? Chyba na to wychodzi, dobra. O. No. Hej, pomóżcie nam! Co jest?
Czekaj, ale jak ci to rozpierdzielić, panie? Pany? Tak? Będę strzelał. Moim prezydentem jest Chuck Heston, a to dla was. Uratowałem tych kutasów przed chwilą. Widzicie, że nie było warto, pewnie go postrzeliłem niechcący. O, ten szajs jednak. Dobrze, działa. Że jestem kurna w tym. W. Może nie fabryce, ale składowni broni. Gdyby nie to, to mogłoby być nieciekawie. Dobra. 400, tutaj otwarte. Pełen magazynek do obrzyna. I teraz, czy ja mogę tutaj wejść i coś zgarnąć sobie? Mogę. Co to jest? Jakieś żarcie im dali? O co tu chodzi? No dobra, to to by było wszystko. Wojskowi chyba też mnie nie będą zaraz lubić. No niestety, tak to bywa. Uwolniłem tych szmaciarzy, uwolniłem. Teraz będzie chyba więcej Arabów przez to. Znaczy to jest możliwe, to nie jest pewne, ale to jest możliwe. Da, dołem. Tam są schody jakieś na górę, to ja nie wiem wreszcie, którędy mam iść. Strasznie rozbudowana ta lokacja. Taka, że możesz pójść a to tędy, tak? Dużo można tu zrobić, aż za dużo. Ja już się gubię. Ktoś mi lata tutaj obok, ale trudno. Może mnie nie zje. Dobra, to wszystko. Możemy iść dalej. Jeszcze tylko obczaję sobie tutaj po tej stronie. Nie no, amunicji to mam doborowo, no. 400 max. I 400 mam. I nie wygląda na to, żebym jakoś zszedł poniżej tej liczby jakoś mocno. Więc no, mi się podoba. Zapiszemy. Teraz pa. Czy tu jeszcze będzie dużo tego dziadostwa? Będzie. O, w dupę. Też by poszedł zaalarmować. Debil. Czy on się sam podpalił? Nie, to jest niemożliwe. To jest kurna niemożliwe. To jest możliwe i to ma sens. Chodźcie się, idioty, co ja wam będę przeszkadzał. Poczekamy, odpoczniemy tutaj. Tata, rata, tata. Ja tam jak najbardziej. To ale stój tam, stój, pal się, pal. Spokojnie, ja ci nie będę przeszkadzał. No, a gdzie bym śmiał? Oto bilet. Dobra, teraz cię ugaszę. Jak już to jest sensowne. Podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Kamizelka kuloodporna, zeszła mi. Nic dziwnego, jak tu każdy chce mnie zamordować. Czekaj, którędy? No właśnie, dołem. Od dupy strony, jak zawsze od pleców mnie atakują. Aaaa, jak ja nienawidzę tych Arabów. Ich strategia walki... Nie powiem, jest dobra, bo atakują mnie od strony pleców, to ja mam mniejsze szanse na odparcie ich ataku, ale to jest takie chamskie i nielogiczne, że naprawdę. Daj mi broń, którą miałaś. Bardzo dobrze. Nie, ja tu jeszcze będę wracał przez tą lokację, to jeszcze będę musiał drugie pół garnizonu wybić. Tak będzie, czekaj. U Jezu. Pa, ile tego jest? Ja cię sunę. O, dobra, górą wyszedłem, czyli to jest tu. Teraz ten typ czerwony został. Cholera, nienawidzę go. Ale trzeba będzie go wybić. Może by jako tam posadzić granata? To już na pewno go dopadło. Czekaj. Którędy? Którędy? Moment. Bo się zagubiłem trochę w akcji. Gdzieś słyszałem tą babkę taką. Ale gdzie ona szła? Kurna, bo nie wiem, bo... One zawsze od dupy strony atakują, czyli to by oznaczało, że atakuje albo gdzieś stąd, albo z podobnej pozycji, ale nikt tu nie...
Nie wiem, mam nadzieję, że wam się nie nudzi ta fabryka. Musimy ją całą zrobić, bo to jest jednak dosyć sporo tutaj rzeczy. A ominąć to? Lipa. A ty ci czerwoni tak też nie mówią? Chyba też tak krzyczą, nie? Mam nadzieję. On jest chory, naprawdę? Widzieliście, co chciał zrobić? Chciał mi zrobić kuku, ale jakie? Ja rozumiem postrzelać sobie, ale... z bazuką? Ludzie! Co tu się kuźwa dzieje? Ja pierdziolę. O, w dupę, pa. Dobra. Tu nic, tu nic. Patrzcie, jaka broń. Byłem ciekawy, kiedy ją zdobędę. Ona zatruwa ludzi w pobliżu. Ale nie będę jej zużywał, bo mam tylko jedną. A nie wiem, ile można mieć maksymalnie. Pewnie niewiele. To dosyć sporo zajmuje. Tu są jakieś łóżka. No kurna, baza ich. Ale patrzcie, ile tu rzeczy jest w tej bazie. No ja... wdarłem się wprost w paszczę lwa. Nie rwa, tylko lwa. Wyszedłem tędy. Czekaj, powoli. Tutaj wszedłem, wyszedłem tamtędy. Tu byłem, tam byłem, dobra. Wiesz, się gubię w tej lokacji, bo widzicie, że to jest ogromna lokacja. Jest co robić. Tutaj wchodziłem, dobra, to jeszcze tu zostało. Ta lokacja. Co my tu mamy? Rakiety. A, no. Filmik. To mi się nie podoba. O matko. Arab naczelny. Teraz mam przesrane. O cholera. W tym miejscu zakończymy odcinek, bo się boję. Nie no. Dlatego, że jest 33 minuta i to wystarczy. Teraz postal się opiera na tym, że idziemy przez to kopalnię, a ja chcę to całe zwiedzić, bo to jest część gry. I to jest duża część gry, dlatego no chcę wam to pokazać, chcę sam to przypomnieć sobie, jak po tym się łaziło, bo to było duże i jest duże. Widzicie, że jest naprawdę... dwa odcinki już łazimy. I wydaje mi się, że trzeci też będzie odcinek związany z tym, więc roboty jest mnóstwo. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... na razie.